Radio Elta. Nie tylko żużlowy. Magazyn sportowy. Magazyn sportowy. Poniedziałek, 18:15, Radio Elka. Zapraszam, Michał Konieczny. Wyłącznym sponsorem magazynu sportowego jest autoryzowany dealer Peugeot firma B&B. B&B czeka pełna gama samochodów Peugeot osobowych i dostawczych. Oryginalne części i profesjonalny serwis. Najwyższej jakości usługi blacharskie i lakiernicze dla wszystkich marek. B&B. Zapraszamy do salonu i serwisu w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 oraz do serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33. Sport żużlowy na antenie Radia Elka wspiera Apart Hotel, apartamenty Leszno przy ulicy Niepodległości 5, www.apartamentyleszno.com. Dobry wieczór, witam w poniedziałkowym jesiennym magazynie sportowym. Rozpoczynamy od informacji żużlowych i od razu wybierzemy się wspólnie do FOGO Unii Leszno. Piotr Baron, menadżer FOGO Unii Leszno. Za nami ten okres transferowy, mniej lub bardziej gorący. Przed nami przygotowania do tego nowego sezonu. Jak one będą wyglądały, jeżeli chodzi o leszczyńskie byki? No jeżeli o nas chodzi, to zaczynamy w następny poniedziałek już treningi tutaj z drużyną, z naszymi Polakami, też z młodymi zawodnikami, więc od poniedziałku ruszamy. 3 razy w tygodniu będziemy trenować tutaj w Lesznie pod opieką Michała Turyńskiego i tak będzie aż w sumie do lutego. W międzyczasie no, zobaczymy, jak na kiedy nam tą ligę zaplanują, czy to wszystko będzie szło normalnie, czy też nie, i będziemy mogli podjąć decyzję odnośnie obozu przygotowawczego, takiego kondycyjnego już na koniec przygotowań, ale do, w sumie do lutego nic nadzwyczajnego, to co rok w rok. Skład leszczyńskich byków jest znany, no właściwie poszło wszystko tak, jeżeli chodzi o te zmiany, zgodnie z planem, w tym sensie, że spodziewaliśmy się tego, spodziewaliśmy się odejścia Dominika Kubery, który zresztą to zakomunikował, Bartka Smektały, no i też kibice przynajmniej spodziewali się przyjścia Jasona Doyla. Tak, przyszedł taki moment, że musieliśmy szukać zawodnika i to bardzo szybko, nie mieliśmy na to czasu, kilka miesięcy, tylko właściwie kilka dni, żeby się dogadać. Wypadło na Doyla po tym, jak naszych dwóch wychowanków opuściło szeregi Unii Leszno. No i cóż, zaczynamy nowy rozdział, nowi zawodnicy, nowy rozdział i od nowa trzeba wszystko układać. Doyle, można powiedzieć, solidna firma, jeżeli chodzi o seniorów, tu możemy być spokojni. No zobaczymy. Myślę, że Doyle początek gdzieś tam sezonu nie miał za bardzo udany. Myślę, że będzie chciał się zmobilizować i pojechać na fajnym poziomie. Zresztą myślę, że wszyscy chłopacy chcą jak najlepiej pojechać i myślę, że Doyle również będzie się starał, żeby te jego wyniki były jak najlepsze, a my będziemy właśnie robić wszystko, żeby mu w tym pomóc. Nie mamy tak doświadczonego w składzie juniora, jak ostatnio był Dominik Kubera, czy wcześniej Bartek Smektała. Czy to są powody do zmartwienia, czy raczej patrząc też na składy innych drużyn, możemy powiedzieć, że ta sytuacja prawie w Ekstralidze jest wyrównana? No życzylibyśmy sobie oczywiście, żeby mieć tak dobrych juniorów, jak był Bartek Smektała czy Dominik Kubera. Niestety życie jest takie, a nie inne, więc musimy wprowadzać nowych zawodników tutaj w dorosłe życie. No i będzie Kacperek Pludra, jest Krzysiu Sadurski, jest też Damian Ratajczak, więc jest co robić, będziemy musieli z nimi więcej pracować. Tak patrząc na inne zespoły, jeżeli chodzi o ten okres transferowy, no bo to też jest jakiś wymiernik walki o drużynowe mistrzostwo Polski, kto twoim zdaniem najmocniej się wzbogacił o zawodników, no a kto twoim zdaniem będzie musiał walczyć o utrzymanie, czy na dziś możemy takie dywagacje przeprowadzić? Myślę, że to jest za wcześnie, żeby o tym mówić. Gdzieś trzeba początek sezonu pojechać, żeby wiedzieć. Ja mówię, zazwyczaj jedzie się 4 do 5 meczy i wtedy gdzieś wiadomo, która drużyna odstaje, która idzie do przodu. Wiele klubów wzmocniło się oczywiście i będą na pewno mocniej. Myślę tutaj o Wrocławiu, Lublin, Częstochowa, Gorzów.
To są kluby, które na pewno będą bardzo mocne, ale będą też startowały pozostałe kluby, które wcale nie są słabe, mają bardzo dobrych zawodników i będą psuć krew pewnie wszystkim innym. Taki dla ciebie, jako dla osoby mocno związanej z czarnym sportem, transfer, który cię zaskoczył? W tym roku transfer, który mnie zaskoczył, myślę, że nie było wielkiego zaskoczenia. O wielu rzeczach mówiło się dużo wcześniej i gdzieś właściwie to wszystko po prostu się posprawdzało, ale no myślę, że Łaguta do Wrocławia, to, że przeszedł, to jest spora niespodzianka. A Mateusz Cierniak z Tarnowa do Lublina? No Mateusz Cierniak był gdzieś tam od 2 lat już rozdawany po różnych klubach i wypadło na Lublin. Lublin oczywiście bardzo mocną formację juniorów chciał zbudować. Myślę, że im się to udało. No i będzie jeździł u nich, a zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Przepis, jeżeli chodzi o zawodnika do lat 24, to dobry ruch, czy raczej skomplikował w pewnym sensie budowanie drużyn? Wręcz no, niektórzy zawodnicy tego starszego pokolenia kończą karierę, takie sygnały dochodzą. No myślę, że sam przepis w sumie nie jest zły, bo tym zawodnikom warto pomóc, którzy wychodzą z wieku juniora, a wchodzą w wiek seniora, że zapewnia im się miejsce w składzie. Oczywiście dla nas to był, można powiedzieć, niezbyt korzystny przepis. Z tego względu, że tych dwóch naszych wychowanków odeszło, no ale no cóż, no, takie jest życie, zobaczymy jak ten przepis będzie się sprawdzał dalej. No cóż, przygotuje się tych juniorów na to, żeby weszli w dorosłe życie. My dzisiaj z tego nie możemy skorzystać, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało w innych klubach. A w minionym tygodniu pochodzący ze Śmigla syn żużlowca Unii Leszno Mariusza Okłaniewskiego, Rafał, postanowił w wieku 40 lat zakończyć swoją zawodniczą karierę. Ostatnio startował w barwach pierwszoligowej Ostrowi Ostrów Wielkopolski. Od najmłodszych lat Rafał był częstym gościem pawłowickiego toru żużlowego. Licencję żużlową zdał w barwach Pilskiej Polonii, którą reprezentował w latach 1996-1998. Później przeniósł się do Gorzowa Wielkopolskiego, skąd w 2002 roku trafił do grona leszczyńskich Byków, z którymi zdobył srebrny medal drużynowy mistrzostw Polski. W jego sportowym życiorysie chronologicznie były też kluby z Zielonej Góry, Bydgoszczy, ponownie Gorzów Wielkopolski, Rzeszów, Grudziądz, Piła i Ostrów Wielkopolski. W swoim dorobku ma tytuły indywidualnego mistrza Europy do lat 19, brązowy medal indywidualnych mistrzostw świata juniorów, tytuły młodzieżowego indywidualnego mistrza Polski i wszystkie kolory polskich kasków, od brązowego po złoty. Rafał Okłaniewski, pochodzący ze Śmigla, niestety były już żużlowiec. Rafał, co przede wszystkim wpłynęło na twoją decyzję o zakończeniu tej czynnej zawodniczej kariery? Wiesz, nie wiem. Myślę, że z tą decyzją nosiłem się od 2 czy 3 lat, tak? Ostatnie lata były dla mnie ciężkie, różne jakieś tam przemyślenia. No myślę, że czas spędzony na tym żużlu, no sam mówi za siebie, 25 lat to nie jest też, myślę, że mało. Nie wszyscy zawodnicy też taki długi czas jeżdżą na żużlu, także myślę, że to spowodowało też, że przyszły takie myśli, że no czas chyba już dać miejsce innym, a ja żebym się poświęcił innym tam sprawom, rzeczom. Życie nie tylko kończy się na żużlu i aczkolwiek tak to życie moje ostatni czas wyglądało, no bo robiąc coś, to poświęcasz się, wiesz, w 100% i w żużlu no niestety trzeba prowadzić się sportowo i poświęcać temu sportowi no w dużej mierze, także tak to u mnie wyglądało i myślę, że przyszło jakieś też pewnie zmęczenie, że w końcu trzeba powiedzieć pas. Czy to była taka rodzinna na przykład decyzja, siadacie w gronie rodzinnym, rozmawiacie, no i w końcu zadajesz wszystkim pytanie, czy mam kończyć karierę, czy to była twoja osobista decyzja? Wiesz co, Michał, no rzeczywiście to była moja decyzja. Nikt nie chciał na mnie tego wybierać, aczkolwiek jak usiedliśmy do stołu i rozmawialiśmy i podjęliśmy tą decyzję, to żona, dzieci bardzo się ucieszyły i wreszcie oddychły. Także myślę, że jak najbardziej trafna decyzja i cieszę się przede wszystkim, że po tylu latach jazdy jestem w jednym kawałku, cały, zdrowy i no mogę się realizować teraz, myślę, że dalej, a czas pokaże, co dalej będę robił. Rafał, sporo za tobą tych okrążeń na żużlowych torach. My chyba po raz pierwszy spotkaliśmy się na Mnitorze w Pawłowicach. Chyba z sentymentem wspominasz tamte pionierskie czasy. No widzisz,
to już trochę lat minęło, bo to był 90 chyba trzeci, czwarty rok, także sam widzę, że to lata już świetności, tak. Rzeczywiście, no tak było. Bardzo mile wspominam ten czas, bo to były jeszcze takie beztroskie lata, gdzie no, jeździło się na tym żużlu, cieszyło bardzo, no później już te dorosłe życie żużlowca przeradza się w taki no bardziej obowiązek i stres, bo dochodzą zawody, a te lata, co my tam wspominałeś, no to bawiliśmy się żużlem, także to bardzo, bardzo fajne lata. Rozumiem, że jakaś galeria pucharów, medali w domu jest jakieś miejsce na te wszystkie twoje trofea, które zdobyłeś przez 25 lat. Myślę, że każdy tam żużlowiec coś tam przez te lata zdobędzie, jakieś puchary są. Aczkolwiek ja tam do tych rzeczy nie przykładam jakiejś dużej roli. No jest, ale żebym przykładał jakąś wagę do tego, to myślę, że nie. Bardziej tutaj ta świadomość tego, że no mówię, przejechałem jakąś kartę w historii żużla, też zapisałem. Nie każdy może być mistrzem świata, ale dla mnie samo to, że przejeździłem tyle lat, to jest czymś dużym i wspaniałym. Na pewno będę zawsze miło żużel wspominał. Był cały mój świat i dalej myślę, że będę śledził żużel i to nie jest tak, że można się odciąć od tego, pstrykając palcami i zmienić nastawienie do tego, bo tak jak mówię, no to było całe moje życie i na pewno będę miło to wspominał i dalej będę przy żużlu, w żużlu, oglądając, kibicując zawodnikom, bo wiem, co to jest za kawałek chleba, także trzymam za nich kciuki i żeby nam też przysparzali no, jakichś tam ogromnych emocji, a w żużlu, wiadomo, ich nigdy nie brakuje. Robiłeś taki mały rachunek sumienia żużlowy. Co było dla ciebie takim największym osiągnięciem, czy raczej na to przyjdzie czas jeszcze w długie, na przykład, zimowe wieczory? Wiesz co, Michał, tak jak wspominałem wcześniej, no, nosiłem się z tym już jakiś czas, z zakończeniem kariery. Na dzień dzisiejszy, rozmawiając z tobą, to myślę, że takim największym osiągnięciem to jest ten sam czas przejechania na tym żużlu, poświęcenia się temu. A na taką dalszą analizę, to myślę, że przyjdzie taki na te długie wieczory zimowe ten czas, że podsumuję to wszystko. No nie, no myślę, że jestem szczęśliwym człowiekiem, że w końcu doczekałem się tego końca też swojej kariery. No każdy z tych sportowców, czy to żużlowych, czy obojętnie w jakiej dziedzinie sportu, no nadejdzie ten czas i trzeba podjąć decyzję tą taką o zakończeniu i na pewno nie była to łatwa decyzja, ale mam już to za sobą i cieszę się też z tego. Jesteś oczywiście mieszkańcem naszego regionu, Śmigiel i okolice, to twoja taka mała ojczyzna, zostajesz tu, no i pomysłów na życie na pewno masz sporo. Czy sporo, to nie wiem, no mam jakieś tam pomysły na siebie, zobaczymy, co też czas pokaże, bo no coś się w życiu zamyka, coś się otwiera, tak? Myślę, że pewne furtki się też jakieś tam otworzą, bo nie otwierały się, no bo byłem zajęty czymś innym, także zobaczymy, co czas przyniesie i jestem przygotowany na wszystko i myślę, że teraz przyjdzie ten najbliższy czas do poświęcenia się też rodzinie, bo tak sobie dociera do mnie to, że wreszcie taki ten okres taki wakacyjny, czy letni, czy ciepły, bo zimę to nie mogę powiedzieć, bo zawsze byłem w domu i spędzałem czas z rodziną, ale od 25 lat, no to ten czas taki wakacyjny, gdzie ludzie spędzali gdzieś indziej, no to ja spędzałem na treningach, na jakichś zawodach i podróży, także myślę, że fajny też czas teraz nadejdzie dla mnie, dla mojej rodziny, także z taką ciekawością czekam. A także w minionym tygodniu wychowanek Grabickich Niedźwiadków Marcel Kaiser na swoim profilu w mediach społecznościowych poinformował o oficjalnym zakończeniu swojej kariery na żużlowych torach. Jak sam przyznaje, zacząłem w Rawiczu i skończyłem w Rawiczu. Marcel ze sportem żużlowym związany był praktycznie przez całe życie, bo na pierwszy oczywiście motocykl wersji mini wsiadł w wieku 6 lat. Licencję żużlową zdał w barwach kolejarza Rawicz, a w swojej karierze reprezentował również kluby z Gniezna, Ostrowa Wielkopolskiego, Częstochowy, Rybnika, Krakowa i Poznania. Po tym koronawirusowym i trudnym
jednym poprzednim sezonie w Poznaniu, doszedłem do wniosku, że zostałem gdzieś w tyle w tym żużlowym poziomie sportowym i trzeba sobie powiedzieć, wystarczy. Gdyby nie pomoc pana Zygmunta Mikołajczyka, zrobiłbym to wcześniej. Przyznaję, ten sympatyczny zawodnik, którego nie omijały kontuzje. Być może kiedyś pokuszę się o napisanie autobiografii, dodaję z uśmiechem. Teraz chciałby poświęcić się rodzinie i podreperować budżet. Nie ukrywam, że przez ten czas, kiedy jeździłem na żużlu, pieniędzy nie zarobiłem. Mówi i pozdrawia kibiców zza kierownicy ciężarówki gdzieś z trasy do Francji. Rawiczanin, w sumie wychowanek rawickich niedźwiadków, Marcel Kaiser, podałeś w mediach społecznościowych informacje o zakończeniu kariery. Skąd taka decyzja? Powiem szczerze, że długo się nad tym zastanawiałem. No nie ukrywam, że sport żużlowy jest u mnie od dziecka. Miałem 6 lat, kiedy wsiadłem na motocykl, czyli praktycznie odkąd sięgam pamięcią, to cały czas był ten żużel ze mną związany. I były to lepsze chwile i gorsze. Gdzieś po tym sezonie tutaj covidowym, tak nazwać można go, i po ciężkim sezonie, jakby to powiedzieć, dla mnie, no, w Poznaniu, podjąłem decyzję taką, że no gdzieś zostałem w tyle w tym żużlowym, jakby to powiedzieć, poziomie sportowym i należy chyba powiedzieć sobie, no wystarczy, no 24 lata zabawy, gdzieś tam jakieś epizody były lepsze, no była też i kadra Polski, no ale na dzień dzisiejszy to ciężko jest mi ujechać, no gdzieś tam odstaję sprzętowo, gdzieś tak jak powiedziałem, no gdzieś zatrzymał się ten mój sport przez kontuzję też i różne inne też sytuacje, no ale o tym gdzieś tam na pewno pojawi się jeszcze informacja i też nie wiem, czy nie stanę przed tym, żeby napisać książki swojej takiej autobiograficznej, moich tych 24 lat zabawy, no bo to było naprawdę bardzo długi czas, ciekawy czas i cenny czas. Dużo ludzi nie wie, ile też ten okres przeszedłem i jakie też tutaj miałem epizody. Czy to jest takie definitywne pożegnanie z żużlowym torem? Ja myślę, że tak, że to jest naprawdę ten koniec. Gdzieś tam jeszcze jestem kuszony jakimiś kontynuowaniem kariery w long tracku i gdzieś tutaj też ciągną mnie w inne strony. Ale ja myślę, że trzeba powiedzieć sobie dość, no gdzieś tu nad tym stałem, robiłem sobie różne, jakby to powiedzieć, plusy, minusy tego analizy. No cieszę się, że po prostu jestem dzisiaj, no może nie do końca zdrowy, no ale gdzieś tam po tych wszystkich kontuzjach funkcjonuję i mogę normalnie kontynuować dalsze jakieś tam cele życiowe, więc chyba to jest ten moment, no mam już 30 lat, trzeba pomyśleć o rodzinie, mam wspaniałą córkę, której też chciałbym poświęcić czas a nie ukrywam, że przez ten okres, który jedzie na żużlu, to tak naprawdę ja pieniędzy nie zarobiłem, no. To była taka bardziej pasja. Dużo tutaj pomocy pana Zygmunta Mikołajczyka. Gdyby nie on, to na pewno już dawno bym nie jeździł, więc było takie spełnienie pasji. No niestety nie poszło to w jakieś wielkie, magiczne sukcesy, ale swoje gdzieś tam zapisałem historię swoją żużlową na kartce i którzy będą pamiętać przez pewien czas, że był taki zawodnik jak Marcel Kajzak z Rawicza, wychowany, który no zaczął w Rawiczu i skończył w Rawiczu. Marcel, ale ty byłeś zawodnikiem, bo mówimy w czasie przeszłym o tym sporcie żużlowym, który w tym martwym okresie cały czas pracował, bo przypominam sobie też taki magazyn żużlowy, bodajże przed to oczywiście koronawirusem, kiedy tu w studiu był gość, ty też byłeś gościem, ale takim z kabiny ciężarówki, bo byłeś gdzieś w trasie w Niemczech. Tak, tak było i tak też jest i teraz. W tym momencie też jestem, jakby to powiedzieć, w ciężarówce i jadę do Francji, więc tak jak mówiłem, ja naprawdę nie zarabiałem pieniędzy na żużlu. Jeżeli ktoś powie, że ja zarabiałem, to naprawdę jest w błędzie, no. Bo moje sezony, gdyby policzyć to, co zarobiłem i to, co było wydane na sprzęt żużlowy, to są granice 50 tysięcy strat rocznie, więc ciężki jest żużel. Trzeba naprawdę zacząć w dobrym, mocnym klubie, tak? To wszystko jest ukształtowane. Można podać przykłady. Patryka Dudka, który miał tatę, który miał wsparcie dużych tutaj, jakby to powiedzieć, klubów, chłopacy z Ekstraligi, no też tutaj blisko, daleko nie trzeba szukać. Piotrek i Przemek Pawlicy. No wszyscy mieli ukształtowane to i mieli też takie bardzo duże zaplecze pomocne i trenerskie i tak dalej. Ja też mogę powiedzieć dzisiaj, że ostatni mój sezon, który był w Rawiczu, gdzie współpracowałem z trenerem Romanem Jankowskim, naprawdę to jest człowiek, który naprawdę bardzo dużo potrafi wnieść, także
ta kariera, z kim dany zawodnik ma kontakt i jakieś tam możliwości wsparcia, bardzo pomagają w kształtowaniu tego zawodnika i w wyjściu i tego talentu, jakby to powiedzieć, no podciągnięcia. No i dzisiaj ci zawodnicy, którzy ze mną jeździli, są wysoko, no, są w Ekstralidze, a ja muszę się pożegnać, także no taki jest los. Ale oczywiście na stadionach żużlowych będziesz bywał jako kibic. Oczywiście, będę pojawiał się, są też jeszcze różne pomysły, na pewno całkowicie odrzucać nie odetnę. Na pewno dzisiaj no, muszę podreperować swój budżet finansowy, więc muszę trochę popracować, ale jak już tam gdzieś to ukształtuję, to pewnie pojawię się w żużlu ponownie, może nie jako zawodnik, ale też jako jakieś gdzieś tam inne pomysły są, jako inna osoba, więc nie mówię żegnajcie, ale mówię do zobaczenia, także na pewno kibice jeszcze będą o mnie gdzieś tam słyszeli. To Marcel, szerokiej drogi, bezpiecznej przede wszystkim do Francji i oczywiście z powrotem do Polski, do Rawicza. Dziękuję bardzo, panie Michale, i pozdrawiam wszystkich kibiców, którzy zawsze wspierali mnie, nawet w tych lepszych i w tych gorszych momentach. Także dziękuję wam wszystkim i do zobaczenia. I tyle w pierwszej części naszego magazynu sportowego. Na drugą zapraszam po przerwie. A drugą część naszego magazynu sportowego rozpoczynamy od koszykówki, bo sporo działo się pod koszami, i tymi męskimi, i tymi żeńskimi. W zaległym wyjazdowym pojedynku w pierwszoligowych wielkopolskich derbach koszykarek, rozegranych we wtorkowy wieczór w Swarzędzu, Pompak Stęcza Leszno pokonała tamtejszego lidera 86-78. Dla gości aż 43 punkty zdobyła Iga Walentowska. Ten pojedynek do najłatwiejszych nie należał, bo początkowo prowadzi lider, ale po trójce Igi Walentowskiej mamy remis 5-5. Później to gospodarze przejmują inicjatywę i pierwszą kwartę wygrywają 28-21. Bardzo blisko są drużyny w drugiej kwarcie, ale co Pompak Stęcza dogania, to lider odskakuje i wygrywa pierwszą połowę 46-40. Tuż po przerwie mamy kolejną trójkę Igi Walentowskiej, a takim samym trafieniem ta sama zawodniczka wyprowadza swój zespół na prowadzenie i trzecia kwarta kończy się już przy prowadzeniu gości 68-60. Początek ostatniej odsłony też należy do drużyny przyjezdnej, która prowadzi już różnicą 13 punktów. Ta przewaga jednak zaczyna topnieć. Na szczęście udało się opanować sytuację i ostatecznie wygrać 86-78. Punkty dla Pompak Stęczy zdobyły Iga Walentowska 43, w tym 8 razy za 3, Alicja Grabska 17 punktów, Weronika Skrzypczak 8, po 5 Justyna Hołtyn i Gabriela Targosz, po 3 Wiktoria Raczyńska i Aleksandra Arczewska i 2 punkty Alicja Franckowiak. Krzysztof Zajc, trener pierwszoligowych zwycięskich koszykarek Pompaksu Stęczy Leszno, zwycięstwo jest, ale początek nie był najłatwiejszy. No na pewno, chociaż ten Swarzędz w ogóle do przerwy grał na bardzo wysokim procencie, tam miał ponad 50% rzutów z gry, więc to no, naprawdę trafiały takie nawet trudne pozycje. My graliśmy w ataku przyzwoicie, ale trochę w obronie za dużo nam rzucili i stąd się brały nasze problemy. Tak naprawdę niczym nas lider nie zaskoczył pod względem taktyki, bo byliśmy na nich przygotowani, bo obejrzeliśmy ich mecze i mieliśmy ich, można powiedzieć, dobrze rozrysowane, ale takich błędy popełniliśmy kilka. Przede wszystkim Urbaniak trafiła nam dwie takie trójki na początku trudne. No jest to zawodnik, który jeszcze w zeszłym roku w Ekstraklasie rzucała dużo punktów, więc do tego dzisiaj wystąpiły wzmocnione Wojdalską, znaną z występu w Lesznie, kiedyś była lider Potęczy. No jest to naprawdę solidny zespół, który poczynił tak naprawdę z Wojdalską 5 transferów przed ligą i myślę, że to wyjazdowe zwycięstwo jest fajnym prognostykiem. Później już wróciliśmy, graliśmy swoją koszykówkę, no i mieliśmy na wojsku lidera pod względem punktów, bo Iga Walentowska dzisiaj zagrała naprawdę, myślę, niesamowity mecz. 8 rzutów za 3 punkty. Ogólnie bardzo dobra gra, na bardzo dobrych procentach. No, fajny mecz taki. 43 punkty zdobyte przez jedną koszykarkę. To taki rekord chyba pierwszej ligi. Myślę, że tak w tym sezonie i może nie zostać nawet pobity. Chociaż no, nie ukrywam, że na pewno zespół też pomagał w tych punktach, ale gro pozycji tu Iga przeszła pozycji numer 1, czyli to ona dyryguje grą i zdobyła po takich akcjach, powiedzmy, gdzieś tam pick and rollowy, gdzie Swarzędz z bronią dołem, no wykorzystała te przewagi, grała bardzo mądrze i fajnie, to cieszy, że mieliśmy lidera na boisku. Koszykarka Pompaksu Stęczy Leszno Iga Walentowska, która przy okazji ostatniego wyjazdowego meczu w Swarzędzu ustanowiła niesamowity wynik, 43 zdobyte punkty w jednym spotkaniu, to rekord. Czy kiedyś w pierwszej lidze
czy w jakichś innych rozgrywkach udało ci się też tyle zdobyć? W pierwszej lidze szczerze powiem, że nie udało mi się zrobić takiego wyczynu, także jest to też również mój pierwszy rekord takich punktów w pierwszej lidze. To tak 50% punktów drużyny. Na to by wychodziło, tak, dokładnie. Czy w trakcie meczu liczyłaś zdobyte punkty, czy po prostu robiłaś wszystko, aby drużyna wygrała? Absolutnie, nie byłam świadoma schodząc na koniec meczu z boiska, że mam tyle oczek na koncie. Liczyło się dla mnie zwycięstwo całej drużyny. Potrzebne były nam punkty, żeby nadgonić pierwsze 3 porażki. Rozumiem, że lider nie był w stanie cię zatrzymać. No nie był w stanie, choć nastawiałyśmy się. Swarzędz jest ciężkim rywalem, tym bardziej na swoim parkiecie. Ale podołałyśmy, zrobiłyśmy założenia, które przedstawił nam trener i udało się zdobyć 2 oczka. Tego dnia wchodziły ci też niesamowicie trójki, bo bodajże 8 razy trafiłaś za 3. To też rekord. Tak, 8 trójek, dokładnie. To jest mój rekord w pierwszej lidze. Jakoś specjalnie przygotowywałaś się do tego meczu, czy po prostu akurat był ten dzień, ta sala, że prawie wszystko wchodziło? Tak, prawie wszystko. Nie przygotowywałam się zupełnie mecz jak mecz. Do każdego meczu podchodzę tak samo skoncentrowana. Można powiedzieć, że to był dzień konia. Cieszę się, że mogłam w taki sposób pomóc drużynie i że udało się wygrać ten mecz. W tym koszykarskim świadku ta informacja rozeszła się lotem błyskawicy. Czy były gdzieś gratulacje spoza Leszna? Oczywiście były gratulacje od moich innych trenerów z innych klubów, z mojego miasta, z Sieradza, nawet od trenera, gdzie zaczynałam moje pierwsze kroki, od trenera z Aleksandrowa Łódzkiego, więc naprawdę serce się radowało. A wczoraj na parkiecie hali Trapez Pompax Tęcza Leszno pokonała Contimax Mosir Bochnię 65-56 i odniosła 4. z rzędu zwycięstwo w tym sezonie. Nie przyszło ono jednak łatwo, bo leszczynianki w tym spotkaniu przegrywały już nawet różnicą 17 punktów. Początek tego meczu był nawet dość obiecujący, bo Pompax Tęcza prowadzi 6-0. Tu zdarzyło się coś dziwnego, bo ekipa gospodarzy stanęła, goście w tym czasie zdobywają aż 17 punktów. Pierwsza kwarta kończy się 8-20. W leszczyńskiej ekipie zawodzi skuteczność. Brak trafień za 3, a goście w pierwszej połowie mieli aż 7 trójek. Prowadzą różnicą nawet 17 punktów i wygrywają pierwszą połowę 39-22. Pierwsze punkty po przerwie dla Pompaksu Tęczy zdobywa zawodniczka, która, jak się później okazało, we właściwym momencie weszła na parkiet, Maja Pietrzak. Na końcu trzeciej kwarty Bochnia ma już tylko 3 punkty przewagi. W ostatniej odsłonie do wyrównania doprowadza Iga Walentowska, punktuje też Maja Pietrzak. U przeciwniczek pojawia się nerwowość, stąd niesportowe faule i ostatecznie Pompax Tęcza wygrywa 65-56. Punkty dla ekipy trenera Krzysztofa Zajca zdobyły 28 Iga Walentowska, 18 Maja Pietrzak, 8 Alicja Grabska, 6 Gabriela Targosz, po 2 Wiktoria Skrzypczak i Aleksandra Arczewska i 1 punkt Aleksandra Brambor. Jedna ze szyńskich koszykarek, Maja Pietrzak, no można powiedzieć, że wtedy, kiedy wskoczyłaś na parkiet, gra się ożywiła, no i przede wszystkim tych punktów przybywało na leszczyńskim koncie. No tak, cieszę się bardzo, że w końcu mogłam zagrać dobry mecz, ale do tego się przyniosła cała drużyna i cieszymy się z wygranej. To zwycięstwo to taki powrót z dalekiej podróży, bo mocno przegrywałyście. Tak samo w Pabianicach, co prawda dogoniłyśmy na 6 punktów, ale nie wygrałyśmy, a teraz się udało wygrać. Dogoniłyśmy i cieszymy się, że tak dobrze nam poszło w drugiej połowie i że jest wygrany mecz. Krzysztof Zajc, trener olsztyńskiego zespołu, no trzeba przyznać, że rzeczywiście pojedynek nerwowy i trzymający w napięciu prawie, że do ostatnich sekund. No, kiepska wykonanie twojego zespołu, pierwsza połowa, zwłaszcza jeżeli chodzi o trójki, bo Bochnia 7 trójek, Leszno 0. Tak, tutaj nie ukrywam, że zespół z Bochni, mi się bardzo tego meczu obawialiśmy. To jest dobry zespół pod względem personalnym, fizycznym. Naprawdę oni lepiej grają niż mają wyniki. Wiedzieliśmy i to na scoutingu robiliśmy, że drugie połowy mają słabe. Myślę, że tam jest kwestia trochę przygotowania fizycznego do sezonu. I to się sprawdziło. Ja w przerwie też nie było nerwowo. My naprawdę w przerwie nic nie zmieniliśmy. Tą samą obronę, te same zasady. Byliśmy trochę bardziej aktywni i przede wszystkim chcieliśmy grać szybko, żeby zmęczyć tego przeciwnika. No i myślę, że tym zmęczeniem wyszliśmy. Oczywiście my nie mogliśmy nic trafić do przerwy. Naszą siłą jest obwód, a my nie trafiliśmy. One trafiły 7 trójek, przy czym w scoutingu wychodziło, że odwrotnie, że to będzie nasza siła, więc tutaj się trochę tak, ja mówię, koszykówka jest grą taką nieprzewidywalną i tu trochę nas zaskoczyły. No i po przerwie też mieliśmy takiego czarnego konia, Maję Pietrzak, która wyjęta z kapelusza. Znaczy, no, to jest
była reprezentantka MVP Mistrzostw Polski, Kruszelców, finału Mistrzostw Polski, więc to jest utytułowana zawodniczka i ona ma swoje walory, ale powiedzmy sobie, no to jest jej pierwszy sezon pierwszoligowy miała już kilka dobrych wejść, a tu dzisiaj naprawdę zaimponowała. Te 18 punktów, które rzuciła na wysokim procencie, ona właściwie się prawie nie myliła, tak? Więc była takim czarnym koniem, na który myślę zespół z Bochni nie był przygotowany pod względem scoutingu i chwała za to, ale całemu zespołowi chciałbym podziękować, bo my po raz kolejny wracamy z tak dalekiej podróży, jeszcze nie wróciliśmy jak tutaj, ale wróciliśmy i to pokazuje charakter i to, że to, co robimy na treningach, przynosi efekt. Czwarty z rzędu zwycięstwo. Tak, no pasa jest fajna, oczywiście każdy trener by chciał ją podtrzymać, ale my jesteśmy realistami, wiemy, że kiedyś na pewno przyjdzie jakiś słabszy mecz. Teraz mamy wyjazd do Muksu, czyli do jednego z faworytów tej ligi, więc myślę, że będzie ciężkie spotkanie przed nami. Zresztą tam grają nasze dziewczyny, tak? Weronika Woźniak, Eliza Łakoma. No ciężki mecz przed nami na ciężkim terenie, ale przygotowujemy się na luzie, już presja z nas zeszła. Wyniki mamy już teraz o dużo lepsze niż na początku sezonu i myślę, że niektórzy ten zespół skazywali na kompromitację czy na to, że nie wygramy meczu w sezonie, a teraz widać, że jeżeli wszystko będzie dobrze układać, my jesteśmy zespołem, który może każdego w tej lidze zaskoczyć. A zdjęcia z tego pojedynku znajdziecie Państwo na portalu regionu www.lk.pl. Jak wygląda sytuacja w pierwszej lidze koszykówki pań? Na prowadzeniu AZS Politechnika Kraków 15 punktów, na piątym miejscu Pompak Stęcza Leszna 11 punktów, na miejscu czwartym drużyna Muksu Poznań też 11 punktów, bo właśnie do Muksu wybiera się w następnej kolejce leszczyńska drużyna. Muks ma jedno spotkanie rozegrane mniej, a w tej klasie rozgrywkowej rywalizuje 10 zespołów. Nie tylko żużlowy. Magazyn sportowy. Magazyn sportowy. Teraz koszykówka panów. Jeżeli chodzi o środę, to kolejny dobry mecz zagrali koszykarze Rycerzy Ryzyna, którzy w zaległym pojedynku pokonali na swoim terenie Tarnowią Basket Tarnowo-Podgórne 99-85 i wciąż, przynajmniej do soboty, byli niepokonani w drugiej lidze, choć wynik tego pojedynku nie do końca odzwierciedla to, co działo się na parkiecie, bo spotkanie było bardzo wyrównane. Na początku tego spotkania skuteczniejsi są goście, którzy prowadzą 6-2. Rycerze muszą gonić i doganiają w 7 minucie po trafieniu Michała Samolaka. Po chwili znów Tarnowia prowadzi, ale ostatecznie po punktach Szymona Milczyńskiego w końcówce gospodarze wygrywają pierwszą kwartę 29-23. W drugiej zespoły też są bardzo blisko siebie. Przez moment dzielą je tylko 2 punkty, a do przerwy Rycerze prowadzą 44-40. Na początku drugiej połowy goście wskakują na minimalne prowadzenie 50-49. Po chwili wszystko wraca jednak na właściwe tory, a wynik trzeciej kwarty dwoma solowymi akcjami na 75-66 ustalił Michał Samolak, który rozegrał bardzo dobre spotkanie. W ostatniej odsłonie meczu cały czas na prowadzeniu są Rycerze, którzy ostatecznie wygrywają 99-85. Dodajmy, że podopieczni trenera Jędrzeja Jankowiaka w tym sezonie mają na swoim koncie komplet zwycięstw. Punkty dla jego ekipy zdobyli Hanas 20, Samolak 17, Mateusz Bręk 16, Krówczyński 14, Dawid Bręk 13, Milczyński 11, Rostalski 4 i po 2 punkty Nawrocki i Domagała. Jeden z rydzyńskich rycerzy, wychowanek Iskry Osieczna, Michał Samolak. No Michał, dzisiaj sporo minut dostałeś na parkiecie i na pewno tego czasu nie zmarnowałeś. No cieszę się, już jak wcześniej powiedziałem, że trener daje mi tę szansę, że mogę brać ciężar gry na siebie, że mogę się rozwijać tutaj. No zgadza się, coraz więcej minut, ciężko pracuje, cała drużyna ciężko pracuje i przekłada się to wszystko na wynik. Kapitalnie zakończyłeś trzecią kwartę, bo dwie takie solowe akcje. No udało się, gdzieś tam Kamil Hanas mnie cały czas ciśnie, że mam korzystać ze swojej szybkości i właśnie w tych dwóch sytuacjach był switch, miałem wysokiego, wykorzystałem swoją szybkość, no i się udało. Tarnowia jednak dosyć wysoko dzisiaj zawiesiła poprzeczkę. Tak, oczywiście, jest to zespół, który będzie gdzieś tam walczył o wysokie cele w tej lidze. To, że gdzieś tam mają jakieś tam kilka porażek, nic nie znaczy, bo to jest naprawdę zespół, który będzie walczył o wysokie cele, no ale jednak byliśmy lepsi, co tu dużo mówić. Rafał Urbaniak, trener drużyny Tarnowi, jak okiem trenera gość wyglądał ten mecz? No powiem szczerze, że był dosyć szarpany, bo była bardzo agresywna gra i sędziowie nieraz no, puścili kilka fauli, a z drugiej strony zagwizdali też za dużo i no, była nerwowa atmosfera, muszę przyznać, aż do praktycznie końca meczu, bo mecz się rozstrzygnął w ostatnich 3 minutach, także no, cieszy to, że rzeczywiście walczyliśmy z liderem, aczkolwiek no, jest niedosyt, bo
no, wynik nie wskazuje na przebieg meczu. No właśnie, wcale tak łatwo drużynie z Rydzyny nie było dzisiaj. No nie było łatwo, no każdy chce wygrać w tej lidze, mamy bardzo wyrównane zespoły, mimo tego, że Rydzyna jest bez porażki, to przyjechaliśmy tutaj, walczyliśmy bez żadnych kompleksów, my też walczymy o jak najwyższe pole przed playoffami. Także no, staraliśmy się wygrać ten mecz, no, nie ułożyła się końcówka po naszej myśli, może troszeczkę też siły zabrakło, no i wynik jest jaki jest. Jędrzej Jankowiak, trener rycerzy z Rydzyny, zwycięstwo jest, ale wcale tak łatwo nie było. Nie było łatwo i tego się spodziewałem. Obserwuję od początku sezonu zespół Tarnowi i naprawdę to ten zespół dobrze wygląda. Walczą, dobrze bronią, biegają do szybkiego ataku, także jakby ten wynik mocno mi nie zaskoczył, chociaż mogliśmy gdzieś tam, mieliśmy momenty w pierwszej połowie, gdzie mieliśmy już 10 punktów, mogliśmy dorzucić dwoma, trzema akcjami, żeby zrobić przewagę kilkunastu. Pewnie ten mecz łatwiej by się nam ułożył. No niestety nie zrobiliśmy tego, z kolei zrobiliśmy jakieś błędy w obronie. Drużyna Starnowi na koniec pierwszej połowy wróciła do gry, no i później w drugiej połowie musieliśmy się męczyć. Tak naprawdę ten mecz rozstrzygnął się w końcówce, te ostatnie minuty już nieco spokojniej mogliśmy patrzeć na tablicę wyników. Tak, myślę, że intensywność tego meczu była dosyć duża z jednej i z drugiej strony i przez to, że gdzieś tam w drugiej części czwartej kwarty zdobyliśmy kilka punktów, wybroniliśmy też kilka akcji, od tego się zaczęło, zdobyliśmy tą przewagę 10-12 punktów, to myślę, że to pozwoliło już nam spokojnie kontrolować tą grę w końcówce. W każdym razie rycerze nadal nie pokonani. Tak, i to jest chyba najważniejsze z tego meczu. A zdjęcia z tego pojedynku znajdziecie Państwo na portalu regionu www.lk.pl. Teraz sobota w wykonaniu rycerzy Rydzyna. Za niespodziankę należy uznać wynik pojedynku rycerzy Rydzyna z Koszem Pleszew. Niepokonany do tej pory zespół z Rydzyny przegrał na swoim terenie 83-87. Spotkanie trzymało w napięciu do ostatnich sekund. Goście okazali się jednak skuteczniejsi. W składzie do tej pory niepokonanych gospodarzy zabrakło tym razem Dawida Bręka. Sam mecz od początku był bardzo wyrównany. W jego piątej minucie rycerze po punktach m.in. Kamila Hanasa prowadzą 13-9, a wynik tej części meczu na 23-24 ustala trójką Bartosz Kin. W drugiej odsłonie mamy kilka remisów, a pod jej koniec większą skuteczność mają gospodarze, którzy wygrywają pierwszą połowę 46-39. W trzeciej kwarcie gospodarze prowadzą już nawet 11 punktami, by ostatecznie przegrać 61-63. O wszystkim musi zadecydować ostatnia ćwiartka. Jeszcze na minutę przed jej końcem, po trafieniu za trzy Michała Samolaka, mamy remis 81-81. Jednak ostatnie sekundy należą do gości, którzy ostatecznie wygrywają 87-83. Punkty dla rycerzy zdobyli 26 Hanas, 15 Samolok, 10 Mateusz Bręk, 9 Kin, 8 Rostalski, 7 Milczyński, 4 Domagała i po 2 Świerczyk i Krówczyński. Jędrzej Jankowiak, trener rycerzy z Rydzyny. No niestety pierwsza porażka w tym sezonie. No, oczywiście mogliśmy wygrać ten mecz i to spokojnie. Natomiast znaczy ja jakby od początku sezonu powtarzam, że ta liga jest bardzo wyrównana, bardzo silna. Każdy zespół tak naprawdę bardzo mocno się na nas nastawia, chce bić lidera. Myślę, że dwie rzeczy gdzieś tam zaważyły. Jedna rzecz, no to w tym meczu na pewno doświadczenie na jedynce Dawida Bręka by się przydało. Nie było i okej, powinniśmy sobie poradzić bez niego, natomiast za słaba obrona, zbyt małe zaangażowanie w obronie, za bardzo chcieliśmy się skupić na ataku. Ten atak w pewnym momencie gdzieś tam nie trafialiśmy, szczególnie spod kosza, gdzie mieliśmy przewagę zespół i to zaważyło na przegranej. Kolejne spotkanie? Kolejne spotkanie we Wrocławiu ze Śląskiem Wrocław w sobotę. Także myślę, że mam nadzieję, że ta przegrana to jest taki dla nas zimny prysznic, takie kopnięcie, że wrócimy do tego, co było na początku sezonu. A drugoligowa ekipa koszykarzy z Kościana rozegrała wyjazdowe spotkanie w Międzychodzie z tamtejszym Sokołem. Koszykarze Obry, Kościan i Omel przez całe spotkanie gonili zespół z Międzychodu. Kilkakrotnie byli blisko, ale zabrakło im atutów, by odwrócić losy tego meczu. Przegrali ostatecznie z Sokołem 83-89. Tabela drugiej ligi koszykarzy wygląda następująco. Na prowadzeniu w dalszym ciągu rycerze Rydzyna 15 punktów, drugie miejsce Sokół Międzychód 14 punktów, na trzecim Kosz Pleszew też 14 punktów, natomiast drużyna basket klubu Obry Kościan jest na miejscu 8 z dorobkiem 11 punktów. Nie tylko żużlowy, magazyn sportowy. Magazyn sportowy.
Czas na piłkę ręczną. W sobotę w Leszczyńskiej Hali 13 spotkały się dwie drużyny zamykające tabelę pierwszej ligi grupy B piłkarzy ręcznych. Real Astromal Leszno i Olimp Grodków. Niestety w tym starciu górą 24-23 byli goście. Początek tego spotkania był dość wyrównany. Mieliśmy 2-2, 3-3, 5-5, ale stroną goniącą praktycznie przez cały czas byli gospodarze, którzy w 20 minucie mają już 3 bramki straty i do końca pierwszej połowy nie udaje im się dogonić rywala, który do przerwy prowadzi 14-9. Niewiele zmieniło się po przerwie, bo Olimp ma zwykle 4-5 bramek przewagi, a gospodarze popełniają sporo błędów w ataku. W końcówce pojawił się jednak promyk nadziei, bo leszczynianie trafiają 3 razy z rzędu i po bramce Mateusza Płaczka mamy remis 23-23. Goście jednak na kilka sekund przed końcem tego spotkania zdobywają złotą bramkę, taką na wagę ostatecznego zwycięstwa 24-23. Bramki dla leszczyńskiej ekipy zdobyli 7 Kamil Napierkowski, 5 Krzysztof Meissner, po 2 Kacper Szocik, Mateusz Płaczek, Mateusz Nowak i Piotr Łuczak i po 1 Kacper Jaszkiewicz, Paweł Radoła i Piotr Kowalczewski. Posłuchajmy, co po tym pojedynku miał do powiedzenia trener gości Aleksander Malinowski. No dziwny ten mecz, był taki emocjonalny początek, prowadzili my paru bramkami, dobrze weszli w drugą połowę, ale później tam wyszedł bramkarz gospodarzy, który w ogóle tam zrobił jakiś tam za 15 minut furor, odpił tyle piłek ze skrzydeł, z czego poszli kontry i doszło do nerwowej końcówki. Tak gra się na wyjeździe, zawsze tam jakieś sympatii sędziów do gospodarzy, ale cieszę się zespołu, że nie pęknęli i wygrali ten ciężki mecz, bo nam te punkty potrzebne. Dobrze, że nie przegrali ten mecz, bo mogli jeszcze przegrać, bo przeciwnik stracił kontrę i no i szczęśliwe, bo jeszcze raz, nam w tych wszystkich meczach z tym koronawirusem jakieś dziwnie to wygląda, te mecze, ale cieszę się, że znów wygrali i 2 punkty pojadą do Grodkowa. Mecz zasłużony wygrał i grodkowianie. Niepocieszony, rozczarowany po tym meczu był trener gospodarzy Maciej Wierucki. Gdybyśmy przegrali 5 bramkami, to na pewno te emocje by były troszkę mniejsze, mniej takiej złości sportowej, natomiast no jesteśmy na remisie, mamy piłkę i tak się potoczyła gra, że piłka odbiła się i poleciała w drugą stronę, a to był ich zawodnik, który nie wrócił do obrony i po prostu w ostatnich sekundach zdobył bramkę i to oni dzisiaj wygrywają. Odczuwam to troszkę, wkurzony jestem. Bardzo źle weszliśmy w mecz, wiedzieliśmy, że będzie to trudny mecz, oni praktycznie mieli 3 tygodnie przerwy i dobrze się do tego meczu przygotowali, ale to my po własnych błędach i to licznych w pierwszej połowie, gdzieś potrafiliśmy podać 2-3 razy w trybuny i takich sytuacji nie powinno się zdarzać na tym poziomie, no ale niestety tak się wydarzyło. Szkoda, że przegraliśmy tą jedną, bo myślę, że po tej walce ostatnie 15 minut zasługiwaliśmy chociaż na remis. No nic, próbujemy dalej. Fajnie prezentowaliśmy się w Poznaniu dzisiaj, gdzie zagubiliśmy ten system gry w ataku i o to będę miał największe pretensje. Chociaż mówię, w tej końcówce to ci młodsi chłopacy dzisiaj porzucali te ważne bramki i chwała im za to. Oczywiście, że był do wygrania, tak samo jak ten mecz, jak i poprzedni w Poznaniu. Na pewno będziemy źli teraz w szatni, że kolejny mecz nam ucieka. A jak zawodnikowi gospodarzy Mateuszowi Nowakowi gra się bez publiczności? Kiepsko, zawsze ta publiczność dodaje otuchy u siebie, jak nas dopingują. Teraz czujemy się jak na treningach, no ale no co zrobi, no taki teraz jest czas i trzeba to przetrwać. No liczyliśmy, że wygramy to spotkanie, no za dużo błędów swoich popełniliśmy, bo mieliśmy tyle piłek wybronionych, a w ataku zawsze tam jakiś niedochwyt, jakieś złe podanie, no kurczę. Zabrakło bardzo mało, powinniśmy wygrać ten mecz. Jesteśmy sami sobie winni. Jest bardzo duży żal, więc dzisiaj na pewno nocka nie przespana. A w tabeli pierwszej ligi na prowadzeniu Stal Gorzów 18 punktów, Real Astromal Leszno ma 3 zdobyte punkty, jest na miejscu 9 w gronie 11 zespołów. Kolejny mecz to wyjazd do Zielonej Góry, która ma 6 punktów i jest na miejscu 7. Co w drugiej lidze piłki ręcznej? Obie drużyny z naszej okolicy rywalizujące w drugiej lidze piłki ręcznej, Tęcza Fulplast Kościan i Wolsztyniak Wolsztyn, rozegrały spotkania na własnych boiskach i solidarnie wygrały. Do Kościana przyjechał zespół LKS Osir Komprachcice. Jeszcze w 15 minucie tego pojedynku mieliśmy remis 8-8. Później trafia Dawid Grzesiak. Tęcza Fulplast pierwszą połowę wygrywa 16-14. Pod koniec meczu gospodarze zdobywają 7 bramek, nie tracąc przy tym ani jednej, a wszystko kończy się przy stanie 34-25. Bramki dla zwycięzców zdobyli 7 Damian Krystkowiak, po 6 Dawid Wesołek i Artur Dymkowski, 4 Wojciech Weiss, po 3 Michał Przekwas i Dawid Grzesiak, 2 Mateusz Napierała i po 1 Dawid Graf, Jędrzej Kaniewski i Tomasz Piątek. Z kolei Wolsztyniak na własnym boisku pokonał Żagiew Dzierżoniów 38-31, a goście ani razu nie prowadzili, co najwyżej było remisowo. Do przerwy Wolsztyniak prowadzi 19-15. Na wolsztyńską listę strzelców pisali się 12 bramek Kacper Siejek, 9 Marcin Pietruszka, 5 Artur Radny, po 3 Marek Świtała, Michał Wojtkowiak i Arkadiusz Piątkowski, a po 1 Jakub Pietruszka, Karol Trybuś i Jakub Piątkowski. W tabeli na prowadzeniu ze Świebodzin 21 punktów. 4 MKS Tęcza Fulplast Kościan 18 punktów, a 6 z 15 punktami Wolsztyniak Wolsztyn.
Przenieśmy się teraz na chwilę do Wolsztyna. Marcin Pietruszka, trener Wolsztyniaka. Wolsztyn, pańska drużyna po raz kolejny odniosła zwycięstwo, tym razem na własnym parkiecie i właściwie tam żadnej dyskusji nie było, bo co najwyżej był remis. Goście nie mieli zbyt wiele do powiedzenia. No byliśmy na pewno przed meczem faworytami tego spotkania, aczkolwiek no taka jest to niewdzięczna rola, bo te koncentracje oraz lekceważenia przeciwnika nie jest trudno, a też różne osoby już nam przypisywały trzy kolejne punkty do ligowej tabeli, więc musieliśmy się no, tutaj pilnować, jeżeli chodzi o koncentrację, o podejście do meczu, bo zespół Zierzeniowa zawsze jest groźny, więc tam chwila nieuwagi, te koncentracje no, mogłaby powodować trudności, więc od samego początku staraliśmy się wejść w mecz jak najlepiej i budować wynik. Gra w ataku układała się w zasadzie przez cały mecz bardzo fajnie, graliśmy na wysokiej skuteczności rzutowej, gdzieś tam mądrze rozgrywając te akcje, mieliśmy zareagować odpowiednio na trzy różne obrony, jakie tutaj przeciwnik nam zaoferował od 6-0 po 5+1 i 4+2, także w każdej z tych opcji no, potrafiliśmy się znaleźć i zdobywać bramki. No gorzej było z tyłu, no obrona niestety, no był to jeden na pewno z gorszych meczy w naszym wykonaniu, jeżeli chodzi o grę w obronie, no i to powodowało, że przeciwnik no gdzieś tam cały czas był na te kilka bramek za nami, nie potrafiliśmy gdzieś przełamać powiedzmy przeciwnika i wyjść na jeszcze wyższe prowadzenie już wcześniej, już w pierwszej połowie, bo takie na pewno szanse były, a tak przez większość czasu gdzieś tam ten kontakt bramkowy był w granicach tam trzech, czterech bramek, no i gdzieś tam o ten wynik no nie było łatwo, nie? Także tutaj no na pewno żeby zrealizować tam powiedzmy w 100% nasze założenia, no zabrakło tej dobrej gry w obronie. Ale miejsce w tabeli całkiem dobre? Tak, na tą chwilę gdzieś tam w okolicach szóstego miejsca, no tak ciężko tutaj o weryfikację tabeli, no bo różną ilość meczy mają poszczególne zespoły, aczkolwiek taka w miarę bezpieczna przewaga nad zespołami, które są za nami i tutaj kontakt gdzieś tam dosyć bliski z Nową Solą czy z Legnicą, które zajmują piąte, czwarte miejsce, więc taka dosyć bezpieczna na chwilę sytuacja w środku tabeli. No przegraliśmy na pewno te dwa mecze z czołówką ligi, więc tutaj z Kościanem i ze Świebodzinem wysoko. No i taka wpadka nam się dwa tygodnie temu przytrafiła, tak dosyć nieszczęśliwie przegraliśmy w tym brzegu. No i tych punktów na pewno szkoda, bo na pewno nie byliśmy zespołem gorszym, ale marnując w meczu przegranym jedną bramką 12 sytuacji stuprocentowych, no to niestety niedosyt pozostaje bardzo duży. No i te trzy punkty na pewno byłyby jeszcze tutaj lepszym osiągnięciem z naszej strony i byłyby szanse na pewno na wyższe lokaty, ale no nie wszystko się da wygrywać, to jest sport, więc każdy mecz, każdy przeciwnik to jest nowe wyzwanie, do którego trzeba podejść no, maksymalnie skoncentrowany, maksymalnie skupiony. W tabeli tej grupy drugiej ligi na prowadzeniu ze Świebodzin 21 punktów, 7 rozegranych spotkań. Na drugim miejscu Full Plus Tęcza Kościan 21 punktów, ale jedno spotkanie rozegrane więcej i co ciekawe w najbliższą sobotę te drużyny spotkają się na parkiecie w Kościanie, zatem szczyt ten drugoligowy w sobotę w Kościanie piłki ręcznej oczywiście, a na szóstym miejscu jest Wolsztyniak. Wolsztyn 15 punktów w 8 spotkaniach, w tej klasie rozgrywkowej walczy 13 zespołów. Nie tylko żużlowy. Magazyn sportowy. Magazyn sportowy. Teraz futsal. W futsalowej ekstraklasie Leszczynianie przegrali wczorajsze wyjazdowe spotkanie w Gliwicach z tamtejszym Piastem 4-5. W starciu z silnym przeciwnikiem pokazali jednak, że potrafią grać jak równy z równym. W sumie do remisu zabrakło raptem 2 sekund. Leszczynianie do Gliwic pojechali w osłabieniu, bez bramkarza Michała Długosza, ale za to mógł ostatecznie pojawić się w składzie Kacper Konopacki. Podopieczni trenera Tomasza Trznadla od pierwszych minut pokazali, że bez specjalnego respektu podchodzą do faworyzowanego Piasta. Pierwszą bramką zdobywają gospodarze, później w 13 minucie padają dwie, jedna dla Piasta, a drugą dla gości zdobywa Lisniczenko. Wyrównuje Radliński i pierwsza połowa kończy się remisem 2-2. W drugiej połowie po trafieniu Bartnickiego to Leszczynianie obejmują prowadzenie 3-2, później dwie bramki dla Gliwic i odpowiedź Wojciechowskiego i znów mamy remis 4-4. Niestety, dosłownie przed końcem tego pojedynku bramkę na wagę zwycięstwa 5-4 zdobywają Gliwiczanie, grający z wycofanym bramkarzem. Paweł Mrozkowiak, prezes grupy inwestycyjnej Ma Lepszy Futsal Leszno, można powiedzieć, że Leszczynianie w tej ekstraklasie
z drużynami z czuba tabeli grają jak równy z równym, bo przecież ten pojedynek w Gliwicach był bardzo wyrównany. Chcieliśmy przede wszystkim oczywiście się odbudować po tym przegranym meczu u siebie z Konstantynem Lubawa. No chcieliśmy zagrać dobry mecz, no i z przebiegu tego spotkania tam oczywiście wiedzieliśmy, że musimy powalczyć, natomiast no baliśmy się tego meczu, że tam może być wysoki wynik. Natomiast no okazało się, że gospodarze nie byli tacy mocni, no natomiast szkoda, że nie ma punktów w tym meczu, no przynajmniej tego jednego, bo już nawet prowadziliśmy w tym spotkaniu, natomiast no myślę, że napsuliśmy tam krwi i zdrowia Tenowi Duarte i gospodarzom, którzy walczą przecież o Mistrzostwa Polski. No natomiast no niestety, no zabrakło nam 7 sekund. No właśnie w tych magicznych 7 sekundach do końca bramkę zdobył zawodnik gospodarzy. No niestety, no świetna akcja Sebastiana Wojciechowskiego przy grze w przewadze. W ogóle ten mecz tak się ułożył, że prowadziliśmy w 3-2, no i gospodarze, którzy są znani z tego, że znakomicie grają z wycofanym bramkarzem, no dwukrotnie niestety nas pokonali, no i ta znakomita akcja Sebastiana Wojciechowskiego, która się zakończyła bramką, pozostało te feralne 7 sekund, a niestety gospodarze prowadzili błyskawiczną akcję przy grze w przewadze, no i niestety Hiszpan Xamet no strzelił bramkę, no i niestety przy załamaniu, bo niestety tutaj chłopacy są załamani, ale no niestety nie wywoziliśmy punktów. Ale muszę też dodać, że znakomicie dzisiaj bramce bronił Noel Charrier, w kilku sytuacjach naprawdę wybronił w znakomity sposób. Zobaczyliśmy, no cóż, szkoda tych punktów, pokazaliśmy myślę kawałek dobrego futsalu i myślę, że zdecydowanie zapominamy o tym meczu z Lubawą, bo to jest teraz ważne, przed nami są niezwykle ważne 3 mecze, w których musimy zapunktować, no i myślę, że pokazaliśmy dzisiaj, że zespół wrócił na właściwe tory. A kolejny mecz futsalowy Ekstraklasy w Lesznie już w najbliższą sobotę o godzinie 18 przyjedzie drużyna z Katowic. Teraz piłka nożna. 8 miejsce zajęli na zakończenie rundy jesiennej w trzeciej lidze piłkarzy Jaroty Jarocin. Podopieczni Piotra Garbarka na swoim koncie zanotowali 7 zwycięstw, 4 remisy i 6 porażek. Dlatego ostatecznie zdobyli w sumie 25 punktów. Cennych oczek mogło być więcej, jednak stracili oni punkty w meczach, które mogli wygrać m.in. z rezerwami Pogoni Szczecin, Pomorzaninem Toruń czy Elanem Toruń. Mówią prezes klubu Krzysztof Matuszak oraz kapitan Piotr Skokowski. Myślę, że tą rundę można uznać za pozytywną. Niemniej jednak były spotkania, gdzie naprawdę mogliśmy więcej wyciągnąć z niektórych spotkań. Zwłaszcza mówię z Pomorzaninem, czyli tu już by były kolejne 2 punkty więcej. Mówię o meczu, zwłaszcza meczu na Środzie, gdzie tak naprawdę mieliśmy wszystko pod kontrolą i wynik 2-0 i być może już wszyscy myśleli, że dopiszemy 3 punkty, a jednak nie przywieźliśmy żadnego punktu. Tak samo z Elaną wyrównaliśmy w 90. Jeszcze zdążyliśmy stracić. Naprawdę ja tą rundę myślę z perspektywy tej czasu, to jak są trudne czasy, jak to świat jest, że tak powiem, te zawirowania, że to funkcjonowanie nie jest na normalnym poziomie. Myślę, że jest bardzo pozytywna. Niemniej jednak zawsze gdzieś tam ten niedosyt i mówię to, co cechuje ludzi ambitnych, chciałoby się więcej. My chcielibyśmy więcej, ale szanujemy to, co zrobiliśmy i będziemy z pokorą dalej spoglądać w to, co przed nami, ale naprawdę pozytywna runda. Uważam, że mimo wszystko mogliśmy zdecydowanie więcej osiągnąć. Stworzyliśmy fajny zespół, młody, z olbrzymim potencjałem piłkarskim i tak jak już powiedziałem wcześniej w jednym z wywiadów, gdyby nie te mecze w Środzie Wielkopolskiej, czy u siebie z Pogonią Szczecin, czy Pomorzanin Toruń, gdzie naprawdę mieliśmy zwycięstwo na wyciągnięcie ręki, to nie są jakieś naciągane rzeczy, bo mieliśmy praktycznie na widelcu 3 punkty w każdym z tych meczów, no to dzisiaj bylibyśmy na 3. miejscu w tabeli i wtedy uważam, że moglibyśmy nawet pomyśleć o czymś więcej. A z przedstawicielami Jaroty rozmawiał Kamil Bachosz. Kolejne mecze piłkarze Jaroty rozegrają w marcu. Po pierwszych 4 kolejkach tabela zostanie podzielona na 2 grupy. W pierwszej grupie znajdzie się 8 zespołów, które będą miały zapewnione utrzymania, a reszta w drugiej grupie powalczy o pozostanie w trzeciej lidze. 4. liga. Obra Kościan, Lubuszanin Trzcianka 1-0, Ostrowia Ostrów Wielkopolski, Polonia Leszno 1-1, Warta 2, Poznań Pinsel, Petr Krobianka Krubia 2-3. Na prowadzenie w tej klasie rozgrywkowej Wiktoria Września 45 punktów, na drugim miejscu Pogoń Nowe Skalmierzyce 42 punkty, 8. jest Obra Kościan 30 punktów, 16. Polonia Leszno 18 punktów i na miejscu 19 drużyna Pinsel Peter Krobianki Krobia 16 punktów, ale ma 17 rozegranych spotkań, czyli jeszcze coś do odrobienia. W tej klasie rozgrywkowej walczą 22 zespoły. Nie tylko żużlowy. Magazyn sportowy. Magazyn sportowy.
I jeszcze na koniec boks. W Wałczu odbyły się bokserskie Mistrzostwa Polski Seniorów. Ze srebrnym medalem wrócił do Gostynia zawodnik sportu walki Karol Łapawa, a brązowy wywalczył Dawid Tomczak, Polonia 1912 Leszno. Dla tego zawodnika był to debiut w gronie seniorów i drugi medal Mistrzostw Polski w ciągu kilkunastu dni, bo Dawid Tomczak wywalczył sobie złoto przy okazji imprezy takiej samej rangi, tyle że w kategorii młodzieżowej. W Wałczu walkę o finał kategorii 58 kg przegrał z ubiegłorocznym złotym medalistą Dawidem Nicponiem z JKB Jawor Team Jaworzno. Nasz zawodnik pierwszą rundę wygrał i to zdecydowanie, drugą przegrał, a trzecia była dość wyrównana, choć zabrakło mu konsekwencji. Tłumaczy trener Polonii 1912 Leszno Albin Pudlicki. W finale wagi 69 kg walczył z kolei zawodnik sportu walki Gostyń Karol Łapawa, który głosami sędziów 3-2 przegrał bój o złoto z Dominikiem Kidą RWB Wisłogrzeszów. Dodajmy, że Karol Łapawa na ostatnich młodzieżowych mistrzostwach Polski w Grudziądzu też wywalczył srebrny medal. Albin Pudlicki, trener bokserów i bokserów leszczyńskiej Polonii. Można powiedzieć, że jest sukces, bo jest medal mistrzostw Polski dla zawodnika pańskiego klubu. Kolejny medal po 3 tygodniach, kolejny medal mistrzostw Polski przez tego samego zawodnika, przez Dawida Tomczaka, który pierwszą walkę wygrał, drugą walkę o finał przegrał, ale po bardzo wyrównanej walce. W pierwszej rundzie zdecydowanie wygrał, bo sprawdzałem później karty u pana sędziego głównego. Drugą przegrał i trzecią rundę przegrał. No gdyby troszeczkę, no jakby to powiedzieć, no tak jakby sił w trzeciej rundzie Dawid osłabł i mu tak nie wychodziły te akcje jak w pierwszej rundzie. To już kategoria seniorów. To był jego pierwszy występ jako zawodnika seniora na Mistrzostwach Polski po 2 tygodniach, gdzie w Grudziądzu zdobył młodzieżowego mistrza Polski, a teraz walczył już jako pierwszy raz seniora i trafił w tej walce półfinałowej o wejście do finału na zeszłorocznego mistrza Polski. Także no, bardzo ładną walkę stoczył, no ale no, zeszłoroczny mistrz Polski seniorów okazał się lepszy od Dawida. I tyle w dziś mocno przedłużonym magazynie sportowym. Obiecuję, że następny będzie zdecydowanie krótszy. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia za tydzień o zwykłej porze. Reklama. Sport żużlowy na antenie Radia Elka wspiera Apart Hotel, apartamenty Leszno przy ulicy Niepodległości 5. www.apartamentyleszno.com. Reklama. Radio Elka.